To jest nasz pacjent. Teraz śpi po dużej dawce chloralu i morfiny. Powolne trucie nieuleczalne jest naszą tajną zasadą. Możliwe jest jednak, że Green ma rację. Ja nie jestem jednym z tych zakutych psychiatrycznych łbów, które nie są w stanie przyjąć niczego nowego. Pozwalam na eksperyment. Tym bardziej, że nie tylko ja, ale i profesor Waldorf wyczerpał już wszystkie środki. Demencja precox. Jeśli siostra, w co bardzo wątpię, rozwiąże mu jego, jak mówią psychoanalitycy, kompleks. Jeśli siostra przy pomocy swojej kobiecej intuicji dotrze do tego ciemnego punktu jego duszy, miejsca zapomnianego, tak zwanego psychicznego urazu, ha! Będę się tylko cieszył trybem wina. Co do psychoanalizy, to uznaję jej metody badania, ale nie wierzę w jej wartość terapeutyczną. To dobre dla ludzi, którzy całe życie mogą poświęcić na leczenie. Oto krzesło. Dobrze, panie doktorze. Ale co ja mam właściwie robić? Jak mam się do tego brać? Zapomniałam spytać o to właśnie, co jest najważniejsze. Niech siostra nie stara się robić nic specjalnego. W związku ze swoją bezpośrednią intuicją, niech siostra postępuje zupełnie swobodnie. O tak jak nakaże siostrze głos sumienia. Tylko pod żadnym pozorem nie należy spełniać jego życzeń. Rozumie, siostra? Panie doktorze, zwracam panu uwagę, że mówi pan do osoby duchownej. Niech się siostra nie obraża. Prosta formalność. A więc żegnam siostrę. I jeszcze jedno. Niech siostra pamięta, że najważniejszą rzeczą jest wyłowienie z niego kompleksu, zapomnianego wypadku, który sprawił całe to spustoszenie. Halucynacja. Tego nie miałem jeszcze nigdy. Co u diabła? Odezwij się. Nie jestem zmorą. Jestem przysłana, aby się panem opiekować. Aha. Nowy pomysł moich szlachetnych katów. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzieś skryta. Nikt o nią nie pyta. Jak pani na imię? 2 lata nie widziałem kobiet. Moje duchowne imię jest Anna. Pani siostro, daj mi siostrzany pocałunek. Pocałuj mnie. Sam nie mogę. Jesteś śliczna. No co za męczarnie. Jestem tu, aby uspokoić zmęczoną duszę pana. Sama jestem poza życiem. Czy pan nie widzi mego stroju? Ach tak, więc tak nie można. Opanujmy się, siostro Anno. Nie potrzebuję opieki, tylko śmierci. Ja jestem więcej umarła niż pan. Pan wyzdrowieje i całe życie będzie jeszcze przed panem. Czemu pani jest zakonnicą, taka młodziutka, taka śliczna? Nie mówmy o tym. Muszę mówić. Jest pani podobna do tej, która kiedyś była dla mnie wszystkim. No może mi się wydaje, nie żyje już. Nie żyje. Pani także miała coś podobnego w życiu. Ja to odczułem od razu. On też nie żyje, prawda? Ach, na litość boską, nie mówmy już o tym.
Jestem już w innym świecie. Ale ja nie jestem. Ja muszę żyć tu, w świecie, którego nienawidzę. W świecie narzuconym mi przez moich kapłów. A mój świat istotny? To ten zegar, który mi w głowie idzie bez przerwy. Nawet podczas snu wolałbym śmierć po tysiące razy. Ale ja nie mogę umrzeć. Takie jest prawo wobec nas, szalony! Cierpiących bez winy. Jesteśmy torturowani, jak najgorsi zbrodniarze. A umrzeć nam nie wolno, bo społeczeństwo jest dobre, bardzo dobre. I dba o to, żebyśmy nie przestali męczyć się. Przedwcześnie niech pani zdejmie mi ten przeklęty kaftan, duszę się, ręce wychodzą mi ze stawów. Ja nie mogę, doktor, nie pozwolę. Pani jest więc pomocnicą mego kata. Dobrze, proszę siadać! Porozmawiamy. Mamy czas. O, ja mam masę czasu. Tylko nie wiem, czym go zapełnić. A moich myśli nie znoszę, już nie znoszę. A myśleć muszę w kółko, jak maszyna. W głowie idzie piekielna maszyna. I nie wiem, na którą godzinę, którego dnia jest nastawiona. Nie wiem, kiedy pęknie. I czekam. Bez końca czekam. Czasem myślę, że już dłużej nie może trwać ta męka, ale nie. Przechodzi dzień, noc, potem znowu dzień, chloro, Murphy, sen pełen koszmarów. I to straszne obudzenie się z tym poczuciem, że wszystko zaczyna się od nowa i tak ciągle, 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 ciągle. Niech pan tak nie mówi. Proszę, bardzo proszę, niech pan się uspokoi. Jeśli nic nie będę mogła panu pomóc, poproszę doktora o uwolnienie mnie od tego obowiązku. O nie, stąd pani nie wyjdzie. Przepraszam, siostry. Jestem zupełnie spokojny. Proszę zrozumieć, że 2 lata nie widziałem kobiet. A więc o czym mówiliśmy? Aha! Pani kogoś straciła. Ja też. Pani pozwoli, że się przedstawię. Warburg. Mieczysław Warburg. Warburg? To... pana wiersze czytaliśmy z moim narzeczonym. Ach, to straszne. A dziękuję panu. Ileż cudownych chwil panu zawdzięczam. I wszystko tak okropnie się skończyło. No, może właśnie dlatego, że czytaliście moje wiersze? A zresztą, nie wszystko się skończyło. Świat sobie trwa nadal, jakby nigdy nic. Ale 3 tom jest niezły, wiem o tym. Po 3 tomie przyszedłem tu alkohol, morfina, kokaina, koniec, a do tego nieszczęście. Po co pan to robił, mając taki talent? To już jest szczęście być takim artystą jak pan. Szczęście? Męczarnia. Chciałem się wypisać do dna i umrzeć, ale nie. Społeczeństwo jest dobre. Bardzo dobre. Odratowali mnie, żebym to życie musiał skończyć w torturach. Ach, ta przeklęta etyka lekarska. Wymordowałbym to całe plemię katowiewań. Kiedy byłem w szkole, uczyłem się biografii Henryka von Kleist. Erfurt, Leben von Irton. Mogłem tego dawniej pojąć teraz. Rozumiem to dokładnie. Ale dlaczego pan się zatruwał narkotykami? Niech pan odpowie. Ja tego pojąć nie mogę. Dlaczego? Czy pani nie rozumie? Meine Kribbelschale konnte nicht. Meine Geister Blut aushalten. Kto to powiedział? Żadnego ducha spalił moją ziemską powłokę teraz. Rozumie pani? Moje gangliony nie mogły nastarczyć temu czemuś, co kazało mi pisać. Ja musiałem się truć, ja nie chciałem, ale musiałem. Jak raz cała maszyna, stara, słaba maszyna, wejdzie w ruch tak szalony, to musi iść dalej. Czy się tworzy jeszcze, czy nie? Mózg się wyczerpuje, a maszyna idzie dalej. Dlatego to artyści muszą popełniać szaleństwa. No cóż robić z bezmyślnie rozpędzonym motorem, którego nikt już skontrolować nie może. Wszystkie zegary przeszły już dawno czerwoną strzałkę, a wszystko wali dalej, jak wściekłe! Ale czemu teraz? W naszych czasach wszystko właśnie tak się kończy. Dawniej było inaczej. Dawniej nie było nienasycenia formą, nie było perwersji w sztuce, a życie nie było bezcelowym poruszaniem się bezdusznych automatów. Społeczeństwo jako maszyna nie istniało.
była miasta cierpiących bydląt, na której wyrastały wspaniałe kwiaty, potęgi, żądzy, twórczości i okrucieństwa, ale nie wdawajmy się w te rozmowy, mówmy o życiu. Naszym życiu. Ja mam dla pani tyle litości, ile pani dla mnie. Boże. Ale dosyć. Boże. Jeden jest tylko pewnik, że wielkość w sztuce jest dziś jedynie w perwersji i obłędzie. Oczywiście mówię o formie, ale dla tworzących, nie dla szakali. Ich forma związana jest z ich życiem. A niech pani teraz opowie o sobie. Kim był on? On był inżynierem. Dlaczego pan się śmieje? Ja się wcale nie śmiałem, zazdroszczę mu. Tylko był jednym z kółek w maszynie, a nie zabłąkanym kamykiem wśród zębatych stalowych kół dalej. Kochał tylko mnie, ale nie mógł zerwać z jedną panią. I ostatecznie musiał skończyć. Strzelił sobie w skroń. I ja wtedy poszłam. Do klasztoru. Szczęśliwy. Niech go pani nie żałuje. Więc nawet inżynierzy mogą mieć dziś takie problematy. Pani dlatego... Ach, cóż za potworność. Czemu ja nie spotkałem pani wcześniej? I cóż by było? Zamęczyłby mnie pan jak tam. A skąd pani wie? Tego nie wie nikt. Kto pani to powiedział? Nie jestem pani, tylko siostra. Skąd siostra wie o tym? Jestem zupełnie spokojny. Przecież mówię z panem. Znam pana wiersze. Wiem, kim pan jest w tej chwili. Ach tak, wariatem w kaftanie. To takie proste. Ale nie jest proste. Kogoś tak zamęczyć. Jak ja ją? Ona się poświęciła. Umarła na udar mózgu. Ja nie wiem, kto kogo zabił. Ja ją? Czy ona mnie zabija teraz? Codziennie, systematycznie, z torturami. Po śmierci przeczytałem jej dziennik i wtedy zrozumiałem, jak strasznie potwornie ją męczyłem. Ale sama tego chciała. Zabiła się w ten sposób, a teraz zabija mnie. Panie, no dlaczego pan się tu dostał? Za słaby system, kokaina. Zegar w głowie. To wieczne pytanie. Kto kogo zabił? W setnej części sekundy mam dwie myśli przeciwne sobie, jak Bóg i szatan, a zresztą. Trochę wierszy pewno już wyszły. Moja siostra na tym zarobi. Mam siostrę. Twój nienawidzę! No, trochę furii. Dostałem się tu. Przecież sama pani widzi. Wyzdrowieć nie można, kto raz tu wejdzie. Jest skończony. Bo ich leczenie wzmaga tylko obłę. Każdy wysiłek okłamania ich kosztuje tyle, że zrobi się jakieś głupstwo, mały fałszywy krok. I siedzi się tu dalej, bez końca. Tak małe wydaje mi się teraz to wszystko, co przeżyłam. Wierzyłam w wielkość, jedyność tego, co było ze mną, a teraz nie ma już nic. Tylko straszna, beznadziejna pustka. Jego duch odszedł ode mnie na zawsze. Odszedł, ale ze wstydu. Nie mógł dla pani porzucić jakiejś małpy? Jakiegoś starego, demonicznego pudła? Jakiegoś siwieństwa? Tfu, co? Wiem na pewno, w tym nie ma żadnej wielkości. Jego śmierć była wstrętną słabością. I to dla pani. Nie mógł tego zrobić. A ja? Niech pani dotknie mojej głowy. Może ten zegar przestanie iść choć na chwilę. Ja teraz też komponuję wiersze, ale myślę, że są gorsze. Nie mogę poprawiać. Ołówkiem można się też zabić. Niech pani potrzyma moją głowę w rękach. Ach, gdybym mógł odkręcić głowę i schować ją do szafy, żeby trochę odpoczęła. Ja bym też wtedy odpoczął. Niech pan odpocznie. Choć trochę, o tak proszę. A niech pani rozwiąże mi ręce, przecież jestem zupełnie spokojny. Ja nie mogę, doktor. Doktor, nie. Czy pani chce, żebym powstał ataku furii? Pani jest na nim w złowie. Doprowadzał do furii, a potem wzięła ją w kaftanie. I tak wysłana, wysłana. No już! Już. Wszystko jest nic. Dla pana zrobię wszystko. No. Teraz jestem wolny! Panie! Ale niech mi pan da słowo, że nic więcej nie będzie. Nic.
Tylko to, żebyśmy byli choć chwilkę szczęśliwi. Pani jest jedyną kobietą na świecie. Nie dlatego, że pani właśnie jest pierwszą, którą po 2 latach widzę, ale naprawdę, kiedy jestem z panią, nie istnieje dla mnie nic. Cała ta przeszłość, tortury, więzienie, wszystko zniknęło. Czuję, że napiszę coś jeszcze. Wszystko jest jeszcze przede mną. Ja się boję. To wszystko jest takie straszne. Niech pan się do mnie nie zbliża. Czy myślisz, że ja posunę się do tego stopnia, żeby cię? Siłą pocałować! Kocham cię! Jesteś jedyna. Ta chwila też jest jedyna. Nie wróci nigdy, jak wszystko raz się istnieje. I musi się spełnić wszystko, co spełnić się miało na tej ziemi. Inaczej jest to zbrodnia zatruwająca swoim jadem nieskończone pokolenia. Pocałuj mnie. Jak ci na imię? Alina. Alinko. Nie kochasz, ale nie myśl, że ja zawsze jestem taki brzydki. Niech pan tak nie mówi. Ja pana kocham. Nie ma na świecie celownic prócz pana. Nawet męki wieczne. Ale nie ma żadnych mąk wiecznych. Jest tylko doczesna kara i nagroda. Po co mi? Ale ja nie śmiem. Tylko nie to. Musisz. Nie to. Musisz. Chwila! Jest jedyna! Ale masz to. No idź ty jako talizman. Nie mam prawa już tego nosić. Nosiłam za specjalnym pozwoleniem siostry przełożonej. Dziękuję ci, Alinko. Dziękuję za wszystko.
wiesz, że dopiero teraz poczułem ogrom mojego nieszczęścia. Teraz, kiedy mnie kochasz. Wczoraj wydawało mi się nieludzkim szczęściem pocałować twoje włosy. Dziś, kiedy jesteś moja, wszystko zniknęło. Chcę stąd wyjść, pracować, ogolić się. Chcę mi się życia, zupełnie zwyczajnego życia. Ty mi dałaś siłę do pokonania tego wszystkiego. Zobaczysz, wyjdziemy stąd oboje. Ja czuję zupełnie to samo. Ja też nie jestem już zakonnicą. Mnie się chce zwyczajnego, spokojnego życia. Tyle się nacierpiałam. Tak, Agnko, ty wyjdziesz na pewno, ty nie jesteś w więzieniu. Nie zdradź mnie, ten doktor Burdynie to mój najwstrętniejszy wróg. Wolę już tego Greena, choć też jest wstrętny bydle. Nie zdradzisz? Boję cię, że rozpętałem w tobie zmysły. Jak mnie kilka dni nie zobaczysz, ktoś inny może ci się spodobać. Kocham cię. Ciebie jedynego na życie całe. Sama bym tu została, byś mógł tylko wyjść stąd. Ja cię kocham dla ciebie. Ty musisz spełnić swoje przeznaczenie. Biedne dziecko, ja się o ciebie boję. We mnie jest jakaś siła, nad którą nie panuję. Wszystko być musi. Musi być konieczne nade mną. Czy we mnie jest jakaś wyższa potęga, która robi ze mną co chce? To twórczość. A może to Bóg? On nam przebaczy. Ale czekaj, ja ci nie powiedziałem wszystkiego. Ciu. Ale mnie się zdaje, że ja ją zabiłem. Nie mów nic. Nic nie mów. Ubieraj się prędko. Ubieraj się. Oni mogą przyjść tu za chwilę. Ale nic się nie zmieniło. Tak dziwnie mówisz, jakbyś mnie lepiej przestała kochać. Ależ nic. Tylko się boję. Boję się o nasze szczęście. A teraz kładź się i udawaj, że śpisz. Prędko. Nie, tej nie zdradź mnie. Tyle jest dobrze ubranych ludzi na świecie. Tyle jest kanali. Cicho. Głupstwa pleciesz. Zdaje się, że idą. No i cóż? Jakże tam? Nic. Wszystko dobrze. Spał cały czas? Nie. Raz się obudził. Mówił mi o swoim życiu. Nie wiedziałam, że to ten sławny Walburg. Potem zasnął spokojnie i drugi raz już się nie obudził. A nie mówiłem. Zaczyna się rozwiązywanie kompleksu. Zasnął sam po raz drugi bez chloralu. Czy zdarzyło się wam to kiedy, kolego? Mnie? W ogóle nigdy. Nigdy nie brałem chloralu. Ale ten fakt jest dziwny. Tym bardziej w okresie furii. Słuchajcie, Green, ja nie mam żadnych przesądów. Jeśli chcecie dalej próbować waszych metod, proszę, ja się zgadzam. Powiem nawet otwarcie, że zaczynam nabierać zaufania do psychoanalizy. Oddaję wam tego pacjenta. Za dużo trochę erotyzmu jest w waszych teoriach. To jest jedyna rzecz, która mnie zniechęca. Ależ kolego! Erotyzm jest rzeczą najważniejszą. Wszystkie kompleksy pochodzą z tej sfery. Pozwolicie, że obudzę pacjenta. Walcie! Halo, Walburg! Słuchajcie, to ja, Green! A, to wy, doktorze, czemu nie przychodzicie? Lubię te rozmowy z wami. Pewnie Burdygiel wam zabronił. Tak, gdzie tam? Oddał mi was w zupełne władanie. Wyleczę was na pewno. Jakże wam zrobiła rozmowa z siostrą Anną? A cudownie, to święta osoba. Nigdy nie czułem się tak dobrze, nawet za najlepszych czasów. Chciałbym pisać. Doskonale. Jeszcze dziś dostaniecie ołówek i papiery, książki też, jakie chcecie. Wszystkie dzieła Tadeusza Bicińskiego, drugi tom Logische Untersuchung Grupy Sedla, może być także Moro. No i trzeci tom mój własny. A może tak przedstawicie mnie tej wielkiej damie w kabicie? Księżna Zawratyńska, jeśli się nie mylę, o ile mi się zdaje. Panie Walburg, jestem siostra Barbara, przełożona zakonu dobrowolnych męczenniczek. Proszę o tym nie zapominać. A, nie potrzebuję przedstawiać, skoro się państwo znacie. Green, no może byście tak zdjęli mi ten kaftan, jestem kompletnie zdrętwiały, a przy tym zupełnie spokojny, o furii nie ma mowy. Daję wam słowo honoru. A co to nie? Cóż to jest honor wariata? Tego nie wie nikt. A powstrzymywana furia wybucha czasem ze zbrojoną siłą. Nie zgadzam się! Panie doktorze, Green odpowiada za mnie głową. Nieprawdaż, Green! Tak! Słuchajcie, Burdygiel. Albo. Albo to jest mój pacjent, albo nie. No, połowiczne metody do niczego nie doprowadzą. No dobrze, walcie. Ale co powie profesor? Wobec takich rezultatów profesora biorę też na siebie.
Walpurg, zdejmuję wam kaftan i uważam was od dziś za rekonwalescenta. Obróćcie się. Czy aby nie za wcześnie, panie Green? Siostro Barbaro! Nie wtrącajcie się w nie swoje sprawy. Jakbym was analizował, wystąpilibyście zaraz z klasztoru. Macie kompleks pokuty za winy przeciw mężowi, a za życia torturowaliście go jak najgorsza kacica. Ja wiem wszystko. Panie Green, niech się pan nie zapomina. Niech pan nie powtarza mi plotek miejskich ze sfer niż... To nie są plotki! To jest fakt odkryty przeze mnie. Jesteście wolni, Walpurg. A za pół roku wyjdziemy stąd wszyscy razem na miasto. Tylko mnie i okolicy. Słuchajcie, nabierzcie raz do mnie zaufanie. Dziękuję wam, nareszcie znalazł się człowiek, który uznał mnie jako wariata, jako poeta. Miałem uznania dosyć. Green, dajcie ołówek i kawałek papieru. Muszę zapisać pierwszą strofkę wiersza. Obudziłem się z tym w głowie. Wywlokę z tego cudowne rzeczy. Widzi, siostra, tak trzeba postępować z chorymi. Nasze szpitale gorsze są od średniowiecznych więzień. Tylko psychoanaliza uwolni ludzkość od potwornego koszmaru szpitala wariatów. Co mówię? Więzienia staną się puste, jeśli wszyscy będą poddani obowiązkowemu oczyszczaniu z kompleksów od samego dzieciństwa! Ręczę, że ten ma kompleks siostry bliźniaczki z czasów, kiedy był jeszcze embrionem. Dlatego nie może się naprawdę zakochać. Kocha podświadomie siostry, chociaż w normalnej świadomości czuje do niej prawdziwą nienawiść. Walpurg! Pierwsze skojarzenie do siostry. Ostra, jaskinia, dwoje sierot na bezludnej wyspie, powieść Brulagundę, Wresta Kula. Widzi, siostra? Jaskinia to łono matki. Bezludna wyspa? To samo. Rozwiązałem kompleks. Ta powieść znają, siostra. To druga warstwa weszła w zrobione już łożysko psychiczne. Walpurg, za dwa tygodnie jesteście zdrowi jak byk. Panie doktorze, mnie się zdaje, że nie można tak długo flirtować z zakonnicą. Myśmy mówili tylko panu. Ale moje zwierzenia są tylko dla pani, siostro Anno. Widzi, siostra, jak on przytomnie mówi? Obudził się w nim zdrowy instynkt życia. Jest zazdrosny, może się zakochać. No nie! Czasami muszę się śmiać z tej całej psychoanalitycznej baliwernii. Masz za swoje flirty z duchownymi osobami. Żałuję, że nie mogłem go storturować. Green, dajcie scyzory. No złamał mi się ołówek. Twardą czaszkę miał ten kretyn, ale jesteście już bez konkurenta. Co pan uczynił? Teraz wszystko przepadło. Walpurg, czyście oszaleli? I ja mam słabe serce. Boże. Boże, Boże. Biedny burdygiel. Trup trafił mu w samą skronę. Teraz jestem zdrów zupełnie. Utożsamiłem go z siostrą. I zabiłem ich oboje za jednym zamachem. Jestem pewien, że ona umarła w tej chwili. Jeśli psychoanaliza jest coś warta, powinienem być natychmiast wypuszczony na wolność. Teraz jestem kompletnie bezpieczny. Walpurg, czy wy sobie czasem ze mnie nie kpicie? Nie! Mówię poważnie. To uderzenie w ten czerep wyleczyło mnie. Ja nie odpowiadam za to zabójstwo, ale odpowiadam za każdą chwilę, która nastąpi. Siostro przełożona, wyjście z tego odrętwienia. Broniłem czci duchownej osoby przed napaściami zwykłego Don Juana. W doktorskim hałacie jestem pewien, że on miał x romansów na oddziale kobiecy. Niewczesne dowcipy! Jest pan skończony wariat! A jeśli nie, to jest pan pospolitym zbrodniarzem! To niesłychane, więc naprawdę czujecie się dobrze. Powiedziałem już, i każdy, kto będzie ze mną rozmawiał jak z wariatem, jest moim osobistym wrogiem. Green, proszę was o śniadanie, jestem głodny. Alfred Pawducy, śniadanie dla numeru 20. Proszę was, zajmijcie się siostrą Anną. Nie widzicie, że księżna nie może jej docucić? Wierzyć mi się nie chce. Sam rozwiązał sobie kompleks jak bucik. Coś nieprawdopodobnego. Co teraz będzie? To samo, co było. Bóg wie, co robi. Gdzie jest twój krzyż? To dlatego wszystko się stało, że zostawiłam dziś krzyż w celi. Wstydź się wierzyć w takie przesądy. Idź zaraz do spowiedzi. Może jutro. Jestem niegodna po tym wszystkim. Muszę zrobić rachunek sumienia. Idź w tej chwili! Słyszysz? Ale niech się siostra wyśpi i przyjdzie dziś wieczorem. Świetnie mi robią te zwierzenia.
Nie mogę o sobie przecież rozmawiać z takim idiotą jak Green. Jestem skończony. Ja nie mam moich siostrzyczek na ofiary dla morderców. Green scyzory! Ależ, siostro Barbaro. On będzie zawiązany w kaftan. Dla wszelkiego bezpieczeństwa. Poręczyć mogę, że drugiej zbrodni już nie będzie. On jest prawie zupełnie zdrów. Jung opisuje podobny przypadek. Jego pacjent stał się wzorowym mężem i świetnym architektem, kiedy ukatrupił ciotkę, która przyszła go odwiedzić. Miał kompleks ciotki i rozwiązał go. A doprowadziła go do tego tylko psychoanaliza. Jeśli trzeba życie nawet poświęcić, jestem gotowa, siostro Barbaro. Proszę cię, nie odmawiaj mi pokuty za wszelkie grzechy moje. Dobrze, zgadzam się. Może Bóg tego chce? Może jest w tym wszystkim jakiś sens wyższy, niepojęty dla nas ubogich duchem? Idź spać, siostro Anno! No, nie idź dziś do spowiedzi! A wieczorem przyjdziesz o 10:00 na dyżur! Alfred Pawducy, śniadanie! No, jedzcie, Walpur! Nadeszła wam się porządne żarcie po tym wszystkim. Fu! Jako psychoanalityk rozumiem i przebaczam wszystko. Nie ma zbrodni bez kompleksu. A kompleks to choroba. Zaraz, nie przeszkadzać. Ostatni wiersz. Musi być pierwszy przypadek liczby pojedynczej od... Alfred Pawducy! Wynieś trupa pana doktora do prosektorium. Skończyłem! Ostatni ślad obłędu starłem z mego mózgu. Zegar przestał i się nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Wspaniała nauka dla starej psychiatrycznej szkoły. Monografię o was napiszę. Będę sławny na cały świat. Najlepszą naukę dostała psychiatria w osobie pana Burdygiela. Nigdy nie lubiłem tego durnia, jego manier w stosunku do kobiet. On wieczył we mnie ofiarę od 5 lat. No, ale jak mi się połączył z siostrą, to było już nie do wytrzymania. Walpurg, jesteście najgenialniejszy facet na świecie. Kocham was. Razem stworzymy coś wspaniałego. No teraz dosyć poufałości, idiota. Spoufali się ze mną jak z pierwszym lepszym okazem psychiatrycznym dystans trzymać. Rozumiesz? Oddaj scyzoryk! A masz, tchórzu! Jedno zabójstwo dziennie wystarcza mi w zupełności. Nie mam zwyczaju rozdeptywania karaluchów. WON! Brać go w kaftan! Zabawa w mimikry! Wariaci są najsprytniejsi z ludzi. Nawet zwierzęta są od nich głupsze. W swych najcudowniejszych instynktach. Śmiejcie się, Walpurg. Śmiejcie. Wszystko jest. Zdrowiecie? Nie chodzi mi o was, ani o wasze głupie wiersze. Ważne jest tylko to, że tak zwana dementia preca jest uleczalna przez rozwiązywanie kompleksu. Chodźmy stąd. No, chodźmy. Zmęczyłeś się, mój biedaczku najdroższy. Nic. Spałem cały dzień jak zabity. Odespałem 15 lat bezsenności. A wiesz, że ta cela po tym wszystkim wydaje mi się jedynym godnym mnie miejscem. Ja wcale nie mam ochoty stąd wyjść. Przeczytaj wierszyk. Sam nie mogę, mam tremę. Ach, to cudne. Ja czytam Biblię pod drzewem, a czas ucieka. I czają się narkotyki wśród słońcem, rosą i kwiatami okrytych krzewów. Pośród rannego wietrzyka powiewów, mleka mi dajcie, mleka prosto od krowy i jaj. Prosto od kury, chcę być zdrowy, chłop morowy, chcę głowę trzymać do góry. Te małe pytanie, po co, czy warto? I gębą otwartą wchłonąłem wszystkie naraz jady. I jak chusta, jak papier, jak prześcieradło blady, rzuciłam się w bir nieznanej bitwy z nieznanym wrogiem.
może szatanem jest, a może Bogiem. To nie jest żadna bitwa, to tylko skróć cukrę, broń do ataku mać. To tylko cudze czaszki wbitych mych mózgów farsz. Wspaniałe. A jak będziesz ze mną, wszystko będzie inaczej, prawda? Żadnych jadów. Ja ci zastąpię wszystko. Może tak będzie. Przede wszystkim jednak, mimo wszystko, musimy się stąd jak najprędzej wydostać, ale nie zachwycaj się zbytnio mymi utworami. To jest początek zupełnie nowych rzeczy, ale samo przez się to jest nic. Wiesz, mam wyrzuty sumienia, że jestem tak szczęśliwa. Gdybym mogła choć trochę cierpieć. Mnie też nie obchodzi już życie poza tą celą. Gdyby nas tu zamknęli razem na wieczność całą, nie pragnęłabym już niczego. Muszę ci się przyznać, że to, żeś zabił Burdygiela, podnieciło mi zmysły wprost do szału. Tak strasznie mi się podobasz. Co potworne. Moja przewrotna dziewczyna. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to be. Pretty woman, kiedy zostanę sam. No muszę się zupełnie opanować, żeby ten bałwan nie kazał zawiązywać mnie w kaftan. Wczoraj nie mogłem się powstrzymać. Musiałem zabić tę bestię. Nie mówisz o tym miecie. Odpocznij. Oprzyj się o mnie i zapomnijmy o wszystkim. Tak chciałabym ci wynagrodzić te 2 lata męki. Nic nie wiadomo, co nas czeka. Wyjedziemy stąd. Gdzieś daleko. Aż do tropików. Tam byłem z nią na Ceylonie. Ale tam to było obłędem. Tym samym obłędem, jak ta twoja miłość do tego twojego idioty. Jesteśmy tą idealną parą ludzi, którzy musieli spotkać się we wszechświeciach. Czemuż to nie stało się wcześniej? Może to i lepiej. Inaczej nie potrafilibyśmy cenić się wzajem. Daj usta. Kocham cię. Ty jedna łączysz się we mnie z tym wszystkim, co mam napisać. Bez twojej miłości zostałoby to niewypowiedziane. Moja Nene. Raczej za wcześnie! To tak, siostrzyczko! To na tym polega zbawienne działanie na mego pacjenta. Miał jednak rację nieboszczyk Burdygiel. Ale psychoanaliza i z tym potrafi się załatwić. To straszne! Zbrodniarz i rozpustnica w habicie! Ja tego nie przeżyję! Brać go w kaftan! Stać wszyscy na miejscu! Ani kroku! Kołota! Psychiczni mordercy! A teraz! Patrzcie, co będzie! Ja wam coś pokażę. I niech ta zbrodnia spada na was. Ja mu pokażę. On ukrył przede mną nieznany kompleks, a udawał, że ma kompleks siostry. Ale w kłamstwie też musi być ukryta prawda. To jest zasadnicze twierdzenie Freuda, odciąć go! Powiesił się twój kochanek, bezstydnico! To się stało! Niech ci Bóg odpuści! Ja nie mogę! Zamknę cię na całe życie! Zgniecz w lochu, ty! Kurwo! To byście go zabili, zbrodniarze! Na trup! Kręgosłup złamany. Epistrofeus wlazł mu w rdzeń przedłużony. Okaz przypadł. To jest pytanie. Czy umarł jako chory? Czy też to może było ostatnim czynem chorego, przez który mógł się uleczyć? A może powiesił się już jako zdrowy? To byłoby okropne. Niech pan go ratuje, zamiast gadać głupstwa!
On jest jeszcze ciepły. Bo wiedziałem, że nie żyje. Nie zna siostra zupełnie anatomii. Centr oddychania zniszczony. Nawet psychoanaliza nic nie pomoże. Alfred Pawducy, wynieść trupa numer 20 do prosektorium. Ale... A co on miał w ręku? Zupełnie zapomniałem o tym problemacie. To moje. Ja nie dam. Dałam mu to jako talizman. Dawaj to siostra w tej chwili. Krzyż. Ten sam, który zawsze miała na piersiach. Powtórne świętokradztwo! Kelkerzos de norm! To krzyż, który pozwoliłam jej nosić w drodze łaski za nienaganne sprawowanie się. Łaski! Przebaczenia! Ja umrę z rozpaczy. Teraz nie mam już nic! Nawet możliwości pokuty! Na ulicy twoje miejsce! Ścierka! Kelsała precz ode mnie! Ten idiota! Profesor Waldorf z pewnością będzie chciał krajać mózg, szukając zmian anatomicznych. Niech szuka. No! Siostro Anno! Wyjdźcie raz z tego drętwienia i chodźmy stąd nareszcie. Alinko! Wstań! To ja! Miecio! Miecio? To ty? Naprawdę? A to? A wszystko jedno! Ja chyba oszaleję ze szczęścia! Jaki ty śliczny jesteś, mój jedyny! Idziemy na miasto! Oto suknia dla pani panna Alinko. Wybraliśmy ją na prędce z Mieczysławem. Tak na oko. Musi się pani przebrać. Może tymczasem wystarczy. Chodźmy! Bywajcie zdrowi, Green, a zanalizujcie się po tym wszystkim gruntownie. Teraz jestem zdrów. Zdrów i szczęśliwy. Napiszę cudowne rzeczy. No i cóż, moi państwo? Profesor? Nie wiem, co to jest to wszystko. A nic, skończyłem z psychiatrią, wracam do chirurgii. Operacje mózgowe uczyniły mnie kiedyś sławnym na cały świat. A Burdygiela? Biorę na asystenta. A to jest szantaż! A nie. Hop, siup. Bili. Teraz, w tej chwili. Zrobił mi się nowy kompleks. Ale jaki? Ja nie wiem, co to jest, to wszystko. Oto jest cała wasza psychiatria! Ja nie wiem już, kto jest wariatem. Ja? Czy pan? Czy on? O Boże! 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 Zmiłuj się nade mną! Ja chyba już oszalałam! To weźmy teraz wariaty! Zamknij nas! No amen! A ten to jest największy wariat! Bić go, Baśka, ino, póki sił starczy! Słuchajcie! Ja wam to wszystkim wyjaśnię! A może przy tym sam sobie to jakoś wytłumaczę? A tłumacz, co sobie jakaś taki mądry! Anaści!